Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie do pana profesora Lecha Morawskiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa, którego jestem absolwentem, rocznik 2003. Szanowny panie profesorze, poseł wnioskodawca przywołał panu bardzo bogatą biografię, przywołał również pana dorobek naukowy, wspominając, iż podręcznik pod tytułem Wstęp do prawoznawstwa, który liczy kilkanaście edycji, jest niesamowitym kompendium wiedzy dla tysięcy prawników, którzy ukończyli studia prawnicze. Pozwoli pan, że zacytuję obszerny kawałek tegoż podręcznika. Wspólne dla idei państwa prawa i rządów prawa jest przekonanie, że sprawowanie władzy musi się opierać na regułach prawa, a nie na kaprysie rządzących. Strona 199, wydanie 12 podręcznika akademickiego pod tytułem Wstęp do prawoznawstwa. Panie profesorze, jaką wartość mają pańskie wydania akademickie? Jakie mają wartość pańskie podręczniki? W kontekście zamachu na Trybunał Konstytucyjny, jaki PiS nam serwuje, w którym będzie pan, ani chybi, brał też udział. I co pan powie tysiącom Proszę polskich studentów, kończyć, którzy mają pana dyplom i mają indeksy, mają wydrzeć w stronę czas z pańską oceną i spalić w ognisku swój dyplom? Dziękuję panu posłowi. Głos ma...